Władysław Laskonogi, urodzony w 1161 roku, zmarł w 1231 roku, książę wielkopolski. Mieszko Stary miał kilku synów, ale przeżył go tylko Władysław Laskonogi. Swój przydomek zawdzięcza długim i cienkim nogom. Gdy w 1202 roku Mieszko zmarł, Polska była już bardzo rozdrobniona. Poszczególne dzielnice były podzielone na kilka księstw, znajdujących się we władzy różnych książąt. Po Mieszku Starym jedynym spadkobiercą oprócz Władysława Laskonogiego był Władysław Odonic, wnuk Mieszka. Odonic w wieku zaledwie 12 lat zaczął zgłaszać pretensje do swojej części ziem po Mieszku Starym. Od tego czasu walczył z Laskonogiem. Na terytoriach ówczesnej podzielonej Polski co róż wybuchały zbrojne walki. O wpływy walczyli książęta oraz kościół. Na Władysława Laskonogiego spadła nawet klątwa biskupa, gdyż był przeciwnikiem autonomii kościoła. Jako pierwszy władca ograniczył władzę książęcą na rzecz społeczeństwa. Władysław Laskonogi prawdopodobnie został zasztyletowany przez kucharkę niemieckiego pochodzenia podczas próby gwałtu.